Dzień dobry. Dzisiaj kilka słów na temat tego, czym jest praca zdalna. Dla kogo jest, dla kogo nie jest, czy polecam i dlaczego tak. Zapraszam. Od kiedy zaczęła się pandemia, czyli to już ponad 2 lata temu, zacząłem pracować w 100% zdalnie. I szczerze mówiąc, nie planuję wracać. Dlaczego? Ze względu na to, że dużo czasu dzięki temu oszczędzam. Ale to nie jest rozwiązanie dla wszystkich. I to trzeba sobie powiedzieć szczerze i otwarcie, bo wiem, że dużo dyskusji na ten temat się toczy, dużo jest zastanawiania się, czy to właściwie jest cały czas produktywny czas, czy wszyscy mogą tak pracować. I wydaje mi się, że trzeba pamiętać w takiej sytuacji o kilku bardzo ważnych rzeczach, o których sobie zaraz powiemy, ale w związku z tym, że pracuję zdalnie, to zapraszam Cię trochę też do obserwacji mojego całego dnia. Bardzo często jest tak, że kiedy zaczynamy pracę zdalną, to wydaje nam się, że musimy koniecznie siedzieć po prostu non-stop przy komputerze, niemalże od rana do wieczora i cały czas pracować. Gdzie to nie jest prawda, bo popatrz na to, jak chodzisz do biura. Chodzisz do biura, jesz tam lunch, masz przerwę na kawę, czasem na jakieś plotki, rozmawiasz z ludźmi. I też nie jest tak, że przez 8 godzin non-stop pracujesz. Dlatego też myślę, że żaden pracodawca nie wymaga od ciebie tego, żebyś pracował czy pracowała non-stop siedząc w domu, czy gdziekolwiek indziej pracując właśnie zdalnie. Wszystko chodzi o to, żeby zachować balans, w tym wszystkim, co się dzieje dookoła, bo robienie sobie przerw tak czy inaczej, jeżeli pracujesz na przykład na etacie, jest wpisane normalnie w kodeks pracy, czyli co godzinę powinieneś mieć przynajmniej 5-minutową przerwę, tam jest jedna przerwa jakaś tam lunchowa, trochę dłuższa. Wszystko to jest zapisane i należy ci się również pracując z domu. A kiedy pracujemy z domu, to nagle często jest problem z tym, żeby zachować ten balans pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Znam osoby, które pracując z domu siadają rano do komputera około godziny 8 i odchodzą o godzinie 19. Z jednej strony można by pomyśleć, że pracodawca będzie zadowolony, bo to jest faktycznie pracownik, który oddaje się tej pracy, ale z drugiej strony to jest niezwykle niezdrowe, żeby cały czas pracować, żeby nie potrafić sobie oddzielić tej pracy od przyjemności, od braku pracy i od tych obowiązków domowych. Dlatego warto jest właśnie pracując z domu robić co chwilę sobie takie przerwy, żeby zrobić jakieś obowiązki domowe, żeby wstać, poruszać się, pochodzić trochę po mieszkaniu, po domu, pójść na spacer chwilę do sklepu, kupić bułkę czy cokolwiek innego. To wszystko jest cały czas
wpisane w twoje godziny pracy. Dlatego nie przejmuj się, pracując z domu, że musisz koniecznie non-stop być online, że musisz cały czas naciskać na komputerze coś, żeby tylko nie zrobić się niedostępnym na komunikatorze służbowym, bo jak najbardziej masz do tego prawo. Ale póki co wracamy do pracy. I dlatego tak naprawdę, szczególnie jako programiści, kiedy pracujemy w większości zadaniowo, bo nasz czas pracy jest w większości zadaniowy, mamy określone zadania do wykonania i jeżeli pracujemy w Scrumie, to raz na dwa tygodnie mamy takie planowanie, które pozwala nam zaplanować następne taski na następne dwa tygodnie. I w wielu przypadkach, na przykład u mnie tak jest, że pracodawcy nie interesuje to, czy będziesz pracować od 8 do 16, od 9 do 17, czy może od 8 do 12 i od 16 do 20. Jeżeli masz taką potrzebę, nie masz w tym czasie spotkań, możesz tą pracę wykonywać w różnych godzinach pracy, to zazwyczaj będzie to możliwe. Zazwyczaj pracodawca nie będzie ci robić problemu z tym, że pracujesz w różnych godzinach i możesz pracować przez 10 godzin, tak teoretycznie, a tak naprawdę właśnie przez 2 godziny w ciągu dnia skupić się na czymś innym. Ja pamiętam, że jeszcze przed rozpoczęciem pandemii już szukałem takiej możliwości pracy zdalnej. Wtedy ostatecznie nie zdecydowałem się na żadną zmianę, tylko zostałem tu, gdzie jestem do tej pory. Właśnie dlatego, że zaczęła się pandemia i po prostu wszyscy poszli do domu, wszyscy pracowali z domu i udało się to utrzymać teraz też po pandemii. Dlatego ja się z tego bardzo cieszę, bo mi ten sposób bardzo odpowiada, bo ja mam dzięki temu czas na to, żeby na przykład dzieci rano odwieźć do przedszkola, żeby je odebrać, raz na jakiś czas zawieźć do jakiegoś lekarza czy na jakieś zajęcia. Różne rzeczy mogę zrobić w ciągu dnia właśnie ze względu na to, że mogę elastycznie podejść faktycznie do tych godzin pracy. Oczywiście musi to zostać odpowiednio zaplanowane, odpowiednio przedyskutowane z twoim pracodawcą, żeby się nie okazało, że robisz sobie jakąś tam totalną samowolkę, ale myślę, że jak na spokojnie się porozmawia z takim pracodawcą, to można takie rzeczy osiągnąć. Tak jak powiedziałem, mi to bardzo odpowiada, ale nie wszystkim może to odpowiadać. Czasami może być tak i faktycznie to jest kwestia tego, żeby odpowiednio się zmobilizować. No bo jednak siedzisz w domu, ja tutaj po drugiej stronie ściany mam fajny telewizor, zdarza mi się obejrzeć jakiś odcinek serialu, zdarza mi się coś zrobić w ciągu dnia niezwiązanego z pracą, ale wszystko to jest dopiero w momencie, kiedy wiem, że wyrobię się ze wszystkimi swoimi zadaniami, ze wszystkimi swoimi taskami na dany sprint, tak żeby można było faktycznie pójść następnego dnia na spotkanie i powiedzieć: tak, zrobiłem to, co do mnie należało. I potem już nikt nie pyta, czy faktycznie spędziłem 8 godzin w pracy, czy troszkę mniej, czy troszkę więcej. To absolutnie nikogo nie będzie interesowało, dopóki robota będzie wykonana. Ale tak jak powiedziałem, to może być problematyczne dla niektórych, no bo jednak to jest kwestia tego, że wstajesz rano, tutaj jeszcze rozleniwiony, tutaj kawka, tutaj coś tam, zanim się faktycznie weźmiesz do tej pracy, to może być różnie. Dlatego też ja na przykład cieszę się, że mogę dzieci rano odwieźć do przedszkola, bo to mnie mobilizuje do tego, żeby faktycznie wstać z tego łóżka, zrobić im śniadanie, przy okazji wypić kawę, ubrać się, umyć, pojechać już z nimi do tego przedszkola, wrócić i wziąć się po prostu do roboty. Dobra, praca etatowa na dzisiaj skończona i pora troszeczkę na porządki. Zbliża się weekend, fajnie mieć posprzątane, ale zostań ze mną jeszcze. Spotkamy się na sam wieczór po to,
żeby jeszcze dokończyć nasz temat. Mam jeszcze jedną super ważną rzecz do powiedzenia, także nie wyłączaj jeszcze. Jak ktoś ma małe dzieci, super gra, Monopoly Junior, polecam. Ta gra bardzo przyjemnie uczy dzieciaki, po pierwsze liczenia, bo muszą sobie już trochę przeliczać te pieniążki. Bardzo łatwo wprowadza ich w świat Monopoly, a wiadomo, każde dziecko potem będzie grało w tą standardową wersję. No i wprowadza elementy rywalizacji, także wszystko, co naprawdę potrzebne w wieku. Moje dzieciaki mają teraz 3-5 lat i są zachwycone. Właśnie dostałem informację, że coś dobrego czeka na mnie przy drzwiach. Sprawdźmy. Muszę przyznać, tylko zamknę drzwi, że nie ma to jak świetni sąsiedzi. Jezu, w końcu taka pogoda, jaka powinna być, co? Drogą, chyba w przedszkolu tam trochę dalej. Pokażę ci. O tam, tam. O tam. Jest, to jest kwestia jeszcze jakiegoś dnia dziecka, czy co? Ale dobrą jakąś imprezę robią. I dzieciom w przedszkolu puszczają Sławomira. To jest hit. No ale cóż, ja wracam do swoich zajęć. Mam jeszcze dzisiaj trochę rzeczy do zrobienia w ogródku. Niestety kwiatki mojej żony oberwały trochę przez owady, więc trzeba je potraktować jakąś dobrą chemią. I cyk kielicha. Jezu, jaka impreza. Trochę zamieszamy. Hopla. I jedziemy. Dzień się już powoli kończy, moja rodzina już śpi. Ja się powoli zaraz biorę za nagrywanie kolejnych materiałów do kursu Blazor dla backendowca. Natomiast obiecałem ci, że wieczorem jeszcze spotkamy się na moment, bo miałem jeszcze jedną ważną rzecz ci przekazać. Chodziło mi o to, że chciałem przez dzisiejszy dzień i w tym odcinku pokazać ci, że praca zdalna może być fajna, może być ciekawa. Nie musi być monotonna, to nie musi być zrezygnowanie zupełnie z takiego życia prywatnego, bo pracujesz w domu, więc ciężko jest to oddzielić. Można to bez żadnego problemu zrobić i ja to sobie bardzo chwalę. Ja nie planuję już praktycznie nigdy wrócić do biura, bo nie czuję, żeby to było dobre ani dla mojego życia, ani dla mojej kariery, dlatego będę starał się już tylko i wyłącznie pracować zdalnie z domu i tego się będę trzymał. Natomiast jeżeli jesteś młodym programistą czy młodą programistką i dopiero zaczynasz swoją przygodę, zaczynasz swoją karierę, to jednak to biuro jest super
ważne. Chodzenie do tego biura, spotykanie się z twoim zespołem, spotykanie się z innymi ludźmi, którzy pracują w danej firmie, bo to będzie cię kształtowało też jako programistę. To będzie dawało ci możliwość przedyskutowania ze swoim zespołem wielu rzeczy po prostu na miejscu. My się teraz musimy zdzwaniać, jeżeli potrzebujemy czegoś, i gdybym był na początku swojej kariery, gdybym miał tyle pytań, ile mógłbym mieć na samym początku, no to faktycznie cały czas zawracać komuś głowę takimi kolami, pewnie bym się trochę krępował. Wiadomo, że to wszystko zależy od organizacji firmy, ale mi byłoby pewnie troszkę ciężej i zdecydowanie wolałbym po prostu być tam na miejscu i tę osobę obok mnie przy biurku po prostu zapytać o to wszystko, co jest dla mnie problematyczne. Dlatego jeśli jesteś na początku kariery i masz taką możliwość, to przynajmniej rozważ może jakąś hybrydową formę, a najlepiej po prostu pójść do tego biura, bo wtedy będziesz uczyć się najszybciej. A też jeżeli jeszcze nie pracujesz jako programista, no to wciąż zapraszam, bo jeszcze jesteśmy przed webinarem. Plan krok po kroku, jak zostać programistą. Już ponad 1000 osób jest zapisanych. Na dzień, w którym nagrywam tego vloga, ponad 1000 osób już jest zapisanych, także na pewno będzie sztos. Na pewno będzie cała masa pytań, na koniec na pewno będzie super czas spędzony, masa materiałów przeze mnie przygotowana. Także pamiętaj, jeżeli jeszcze Cię nie ma wśród zapisanych, to pod spodem na pewno będzie link do zapisu. Prześlij znajomym, prześlij wszystkim, którzy mogą być zainteresowani. I jeżeli podoba Ci się ten odcinek, jeżeli podobał Ci się ten temat, też proszę daj znać, jak to u Ciebie wygląda. Jak sam albo sama podchodzisz do tej pracy zdalnej, i czy dążysz do tego, żeby tak zdalnie pracować, a może jednak w czasie COVID-u pracowałeś tak i jednak to się dla Ciebie nie sprawdziło. Opisz mi proszę swoją historię, chętnie poczytam, chętnie podyskutuję i jeżeli oczywiście masz jakiś pomysł na kolejne odcinki, chcesz, żebym o czymś konkretnym poopowiadał, to też dawaj znać w komentarzach. A tymczasem miłego weekendu i widzimy się już niedługo. Na razie.